Zobaczcie, przed chwilą Julia przyszła. To mnie zaskoczyła. Oho, gdzie to się skrabie? A już myślałem, że nie przyjdzie tutaj. A przyszła jednak. Boże, kiedy ja ją tu widziałem? Nie pamiętam. Aha. Ale zobaczcie, że tutaj jest jedzenie rozstawione na podłodze, pełno jedzenia, a ona przyszła. Nie zaczęła od jedzenia, tylko od zwiedzania. Weszła na półkę przy oknie, a tu kicia poszła na dół. Kici, kici, kici. Julinka siedzi sobie. I gdzie wybierze miejsce? Ale ona tu jest, póki ja jestem. Ale jak ja wyjdę, to ona chyba za mną wyjdzie. Mamuśka sobie tam nadal siedzi. Kicia. Na swoim miejscu, to jest jej ulubione miejsce. A Julinka, kicia nasza, tutaj żeś sobie usiadła, tak? Kicia. Jo, jo, jo. Julia. Mruczy. Mruczysz? Mruczy, kicia. No. Przy gałązce, Julcia? Tak, przy gałązce. A nasz motylek, hibernatus, nadal tutaj siedzi. Zobaczcie, widzicie? Nasz motylek, hibernatus. Niezmącony spokój ma tutaj. I czeka do wiosny. Jesteś nasz, kiciulku mały. Jak to swojsko. No, zobaczcie, temperatura. 5,5 stopnia, prawie 5,3, 5,4 było. No, czyli 5,5 stopnia. Jest ciepławo. No dobra. Już jest kolacja. Jest parówka. Więc będę szedł na kolację. Pojemnik mam. Kilku kolegów nie ma. To znowu będę miał porcję. Za kolegów. Julcia, zostajesz tu? Ja idę, kiciulka. Tak? Bądź tutaj. My idziemy. Światło zgasimy na dworze. Dobra. Zgasiliśmy światło. O, już nie ma. Światło zgaszone. Ludzie już do środka weszli. No to idziemy. O! Leciała ciotka płaczka. O! Weszła, wyszła. Weszłaś, wyszłaś? Tak szybko?
No. No dobra, to idziemy na kolację.